Witajcie rodacy. Fiutech, czyli znany producent między innymi gimbali, właśnie wypuścił najnowszą swoją propozycję w przystępnej cenie. Sprawdźmy, dla kogo jest Scorp Mini. Tak wygląda opakowanie i mamy tutaj głównie fotkę produktu plus 4 ikonografiki. Po bokach czy na tyle nie znajdziemy żadnych informacji technicznych. Pudełko spokojnie może służyć również jako transporter, bo zabezpieczony przed uszkodzeniami Scorp Mini jest bardzo dobrze. W środku z dodatków znajdziemy plastikowy mocny statyw wkręcany w spód gimbala, kilka przewodów do różnych marek aparatów, aby z poziomu gimbala zmieniać ustawienia, mamy trzymaczkę pod cięższe obiektywy, jak i dwa dodatkowe uchwyty zarówno pod kamery sportowe, jak i telefony, bo gimbal jest uniwersalny, co mu wrzucicie do 1200 gramów bez problemu ogarnie. Tak wygląda płytka, którą będziemy musieli wpiąć w nasz aparat. Ta jest zrobiona w standardzie ARCA. Pamiętajcie również, by nigdy nie włączać tego sprzętu, gdy ten nie jest wyważony i ta czerwona kartka nam to mówi. A ostatnim dodatkiem to kolorowa instrukcja obsługi bez języka polskiego. Warto na nią rzucić okiem, bo wyjaśnia każdy aspekt urządzenia. Tak wygląda gimbal od razu po wyjęciu. Waży 787 gramów, więc relatywnie mało i wykonany jest z całkiem dobrej jakości plastików. Spasowanie wszystkich elementów jest wzorowe. Tutaj te ostatnie produkty producenta są naprawdę spoko. Konstrukcja ma trzy powierzchnie pokryte miłą w dotyku gumą, za które łapiemy, co znacząco poprawia komfort użytkowania, jak nim operujemy. Po lewej stronie mamy dwa przyciski funkcyjne, jak i F1, którego możemy sobie dowolnie zaprogramować, a po drugiej stronie kolejny programowalny przycisk, jak i dalej włącznik gimbala. Kapkę niżej, spust jak w pistolecie, który głównie służy do poziomowania czy wejście w tryb selfie. Ostatnim elementem to oczywiście magiczne pokrętło, które chodzi ekstremalnie gładko i płynnie, więc możemy bardzo precyzyjnie operować wszystkimi osiami. Sprzęt na każdej z osi ma dodatkowo blokadę silników, co moim zdaniem powinno być już standardem albo wymogiem. Tutaj mamy małe aluminiowe kółko, które odpowiada za wysunięcie blokady, więc jak już skończymy użytkowanie, wszystko blokujemy i nie martwimy się o uszkodzenia. Na froncie mamy bardzo czytelny ekran o rozdzielczości 1/3 cala, jak i joystick i dwa przyciski funkcyjne. No i jak sobie podłączymy jeden z wcześniej pokazanych kabli, to właśnie tutaj będziemy mieli opcję na przykład włączenia wideo. Sam dotykowy ekran jest całkiem responsywny i ma bardzo proste menu, więc by odszukać jakąś zakładkę, nie będziemy potrzebować masy czasu. Oczywiście, jak na XXI wiek przystało, do gimbala jest apka i z jej poziomu również ustawimy wszystko, czego byśmy chcieli. Tutaj ciekawą funkcją jest to, że nawet położeniem telefonu możemy sterować całym gimbalem albo strzałkami w apce, aczkolwiek moim zdaniem jest to dość mało precyzyjne rozwiązanie. Gimbala przed użyciem trzeba skalibrować i tutaj moje zastrzeżenie jest takie, że te pokrętła w niektórych miejscach mają większy opór, co niekiedy utrudnia uzyskanie tego złotego środka, którego szukamy, a jak wiecie, czasami i 1 mm robi różnicę. Dodatkowo w żaden sposób nie mogę wykalibrować Zivi E10 z nałożonymi trochę cięższymi CineLensami od Viltroxa, nie wiem czemu. Za precyzję i przede wszystkim wygodę odpowiadają dwie rączki, co naprawdę znacząco poprawia chwyt i daje lepsze efekty. No właśnie, jak kwestia stabilizacji. Ogólnie Scorpion Mini wypada naprawdę spoko. Pamiętajcie też, że jest to sprzęt z średniej półki cenowej i za takie pieniądze otrzymujemy niemal płynne wideo. Mówię niemal, bo lekkie drgania będą widoczne, które na szczęście gdzieś tam w postprodukcji można usunąć. Podobają mi się jego kompaktowe wymiary. Tutaj jeżeli sporo podróżujecie, to Scorp Mini nie będzie Wam zabierał dużo miejsca. Dodatkowo port USB-C jest 18-watowy, więc naładowanie go do pełna zajmie nam zaledwie 1,5 godziny. Z kolei w pełni naładowana bateria wytrzyma nam te 10-12 godzin w zależności jak go będziemy używać, co uważam za całkiem dobry wynik. Reasumując, Fiutech Scorp Mini to dobry sprzęt w tym przedziale cenowym. Jest wykonany może nie najlepiej, ale na pewno dobrze. Pudełko może spokojnie służyć jako transporter, a obraz wystabilizuje na tyle, że będzie można go spokojnie potem użyć w produkcji bądź cieszyć się płynnością na własny użytek. Mnogość funkcji, jak na przykład panoramy,
timelapsy czy nawet śledzenie obiektu to również fajne dodatki, które zazwyczaj znajdują się w dużo droższych gimbalach. Nie pozostaje mi zatem nic innego jak śmiało polecić Scorpa Mini. Za te 1000-1100 zł oferuje naprawdę wiele. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!